Jesteśmy we Wrocławiu, nad Odrą, na popularnie zwanym Rędzinie. Jesteśmy we Wrocławiu, nad Odrą, na popularnie zwanym Rędzinie, łowisku znanym wśród wrocławskich wędkarzy, miejscu rozgrywania głównie nocnych zawodów w okresie letnim oraz potyczek lokalnych kół wędkarskich. Spotkaliśmy się tutaj, aby przetestować kilka mieszanek z oferty Dragona. Dzisiaj łowiliśmy na czarną mieszankę płciową z serii Team. Jest to mieszanka o nucie ziołowej, która była tak naprawdę dodatkiem do przybarwienia glin, nadania tego ziołowego aromatu. Podsypaliśmy to, tak naprawdę ja to nazywam, doprawiliśmy delikatnie, bardzo drobnym pieczywkiem fluo w kolorze czerwonym. Ten kolor był dość istotny. I wyszła nam taka mocno ciemna mieszanka z czerwonymi kropeczkami. Jak się okazało, leszczom bardzo to pasowało. Chciały z nami współpracować, były z nami już po 15 minucie od zanęcenia. Natomiast jak łowiliśmy, opowiem za chwilę. Opowiem też o kilku detalach, jak łowić takie zimowe ryby. O, to jest kolega, widać, waleczny nadal. Najbardziej waleczny z dzisiejszych leszczy. Nie dał się oderwać od dna. Jak przeszedł po racicznicach, lekko porysował sobie brzuszek, ale mimo tak miał dalej ochotę do walki i nadal jest bardzo waleczny. Nie będziemy mu przeszkadzali, zaraz uwolnimy mu życie, bo ma już ochotę wrócić z powrotem do... Pokazaliśmy tylko część. Tutaj w okręgu wrocławskim mamy pewne obwarowania, zresztą całkiem słuszne, tylko 7 leszczy możemy w ciągu dnia zabrać, a oczywiście tych ryb nie zabieram, zwracam im wolność, ale chcąc być zgodnym
z regulaminem, tylko jakąś część ryb Wam zaprezentowaliśmy. Jesteśmy ponownie przy walizce. Tą walizkę widzieliście pewnie w materiałach na fanpage'u Mega Baits oraz w artykule, w którym pokazywałem tą walizkę chwilkę przed Mistrzostwami Polski w fiderze. Walizka, o! Jest jednak mały bałagan, typowo wędkarski bałagan, natomiast jest tu sporo fajnych kieszeń, w których ukrywam te elementy, które nie do końca chciałbym, żeby mi się połamały, tak? Jest kolejna druga duża kieszeń, tutaj wrzucam wszystkie elementy, które są pokryte pianką, też ze względu na to, żeby się nie połamały, natomiast jest kieszeń taka, w której są metalowe elementy, czyli różnego rodzaju trójnogi, nogi do kombajnu, różnego rodzaju podpórki do krzeseł federowych. Elementy, jak widzicie, są dość długie. Można tego nawrzucać tutaj dowoli. Tak naprawdę uzbroiłbym przynajmniej dwa kombajny. To się sprawdza. Zamyka się dość sprawnie. Ma bardzo silną rączkę. Oczywiście uchwyt na ramię z regulacją. Idealnie to pasuje. Pokazywałem, że do auta kompaktowego wchodzi idealnie na szerokość, więc możemy się sprawnie zapakować, a jednocześnie mieć pewność, że wszystkie drogie elementy, w które uzbrajamy nasze stoiska federowe, dotrą na miejsce nienaruszone i będziemy mogli się cieszyć wędkowaniem. Jesteśmy przy mojej wędkarskiej kuchni. Tak jak zwykle w artykułach, nie mam żadnych tajemnic i zdradzam Wam wszelkie detale odnośnie swojego wędkowania. Tak jest i tym razem. Bazą do zimowego łowienia leszczy jest zwykle glina, a tak naprawdę mieszanka dwóch glin. Tu nie ma żadnych tajemnic, to jest double lim zmieszany z gliną argile. Tak naprawdę to jest surówka, do tej surówki zawsze trafia barwnik. Zwykle jest to barwnik z firmy Górek, który trafia do zanęty, nadaje nam kolor. Ja tutaj stosuję zawsze też taką zasadę przy barwieniu, że trochę inaczej do tego podchodzę niż inni. Mieszam barwnik z suchą mieszanką, idzie go zwykle znacznie więcej, natomiast uzyskujemy według mnie bardziej intensywny kolor i to puszczanie tak zwanej czarnej chmurki w wodzie jest bardziej intensywne. Uważam, że bardziej wabi nam leszcze, natomiast sama glina to jest glina, która robi nam fajny dywanik na samym dnie łowiska, jest idealnym nośnikiem dla wszelkiego rodzaju mięsnych dodatków. Ja tutaj bazuję i na ochotce hakowej, i na jokersie. Natomiast podbijam to rzeczywiście niewielką ilością zanęty. W tym wypadku była to zawodnicza płotka z oferty Dragona, zanęta o ziołowej nucie. To jest zanęta bez żadnych dodatków, bez barwnika. Tak naprawdę dowilżona, ona od rana już nam trochę przeschła, nie nadawałaby się w tej chwili do użycia, bo zwykle te mieszanki bardziej sobie dowilżam, żeby to raczej sobie pracowało przy samym dnie, a nie windowało nam wszystkich składników do góry. Natomiast tak wygląda mieszanka, gdzie glinę już połączymy z niewielką ilością zanęty, to jest końcówka. Widać, ryby dobrze jadły, zostawiły nam niewiele na pokazanie. Jest to rzeczywiście, tak jak widzicie, podbite jokersem. Tego jokersa rzeczywiście nie oszczędzamy, natomiast jego ilość dozujemy w zależności od tego, jak intensywnie ryby nam biorą, jak się zachowują, to nie ma na to gotowej recepty. Raz tego jokersa musimy dać więcej, raz mniej. To takie nasze wędkarskie wyczucie pozwala nam jak w tych gankach mieszać, tak żeby leszczom jak najlepiej smakowało. Tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o samo wędkowanie. Tam jest oczywiście jedna kluczowa rzecz. Myślę, że sprawne oko wędkarza na pewno to dostrzegło, że w tej czarnej mieszance widać takie czerwone kropeczki. One są dość istotne. To jest pieczywko fluo, ale drobne pieczywko fluo. Większość pieczywek fluo jednak jest no, takich większych. Ono się rzeczywiście sprawdza przy łowieniu innego typu ryb. Natomiast w okresie zimowym polecam drobne pieczywko fluo. Znajdziecie je na pewno w ofercie Dragona, znajdziecie je w ofercie innych firm. Ja używam to, co jest od nas ze stajni, sprawdza się. Tylko pamiętajcie, tego pieczywka fluo to nie tak, że całe opakowanie, tylko ładnie przyprawić tą czarną mieszankę, tak żeby była ładnie wykropkowana. To leszczom nie odpowiada, na pewno je przyciąga i na pewno dłużej przy tym naszym wędkarskim karmiku pozostaje.
Skoro wiecie już prawie wszystko o mojej wędkarskiej kuchni, o tym jak gotuję dla leszczy, to teraz trochę opowiem, jak do tego wędkowania się tutaj zabieramy. Sam akwen jest dość specyficzny, to jest dość głęboki odcinek odry, bo tutaj głębokość to tak jest powyżej 5 metrów na pewno. Są takie miejsca nawet, gdzie ta głębokość sięga ponad 7 metrów. Ryba się tutaj w okresie zimowym rzeczywiście gromadzi. W pobliżu jest miejsce znane wielu wędkarzom, tak naprawdę 300 metrów. W tamtą stronę mamy tak zwane barkowisko, miejsce bardzo znane wśród zimowych federowców. Natomiast celowo wybraliśmy Rędzin. Chcieliśmy dzisiaj łowić leszcze, to było celowe podejście do wędkowania. Kluczowym na tym akwenie jest wysądowanie miejsca wolnego od tak naprawdę takich długich, ciągnących się pasów racicznic. Tego jest tutaj dość sporo i jeżeli się wpasujemy idealnie w nie, no to będziemy rwali koszyki, będziemy ich rwali bardzo dużo. To są po prostu takie garby, trzeba je przeskoczyć, wysądować sobie dokładnie oliwką. One są dość powtarzalne. My trafiliśmy taki czysty plac na około 45-46 metrze. Tam się zaklipowałem, tam położyliśmy jedzenie. Na początek poszła sama glina z dodatkiem Jokersa, z dodatkiem ochotki hakowej. Tak zwanych 10 szklanek, czyli 10 koszyków zanętowych. Dzisiaj też nęciłem trochę inaczej niż zwykle. Często w artykułach mówię o tym, że warto nęcić wałkami, które często też doklejam bentonitem. Tutaj był trochę inny pomysł na wędkowanie, chcieliśmy też coś innego przetestować, to zagrało. Nie było wałków, glina trafiała luźno do szklanki. Po opadnięciu na dno zawartość była wyszarpywana. Było tam niewielka ilość bentonitu po to, żeby nam się to wszystko w miarę fajnie w tym koszyku układało, a z drugiej strony nie było tego kleju i tych wszystkich dodatków wiążących na tyle dużo, że nie mieliśmy problemu z wyszarpywaniem mieszanki z koszyka. Po takim wstępnym nęceniu ryby zawitały do nas dość szybko, bo pierwsze leszcze były po 15 minutach. O dziwo, te najfajniejsze leszcze były na początku, tak? Więc to też te wszystkie wędkarskie reguły dzisiaj były odwrócone w drugą stronę. Największe leszcze mieliśmy na samym początku, później systematycznie sobie budowaliśmy łowisko. Tak naprawdę ja lubię łowić na federa dość dynamicznie, czyli zestaw sam na dnie przebywam maksymalnie 5 minut. Tym sposobem cały czas nowa partia jedzenia do ryb trafia. Oczywiście w zależności od tego, jak te ryby żerują, no to możemy to modyfikować wielkością koszyka, czy też spoistością samej mieszanki lub ograniczeniem dodatków mięsnych. Tutaj ograniczeń nie było. Widać, że ryby chciały współpracować, widać, że chciały pobierać pokarm, więc po prostu wpisaliśmy się w to, podawaliśmy cyklicznie jedzenie w łowisko, to zagrało i nie oszczędzaliśmy jedzenia na samym haczyku, mimo tego, że łowiliśmy dzisiaj z użyciem haczyka w rozmiarze 22, to na taki haczyk trafiało 5, 6, czasami 7 ochotek. My tu nagrywamy, a tu wędkę zabiera. O k***wa. Ledwo co ją złapałem. No ryba jest. O, mamy chyba fajną rybkę. Tak naprawdę my tu rozmawiamy o wędkarskich garnkach. Jesteśmy w kuchni, a wędka prawie w odrze. Ale
Zobaczymy, jak to się skończy. Na pewno jest to leszcz. Charakterystyczne uderzenia. Wędkę trzymamy tutaj dlatego tak wysoko, bo to jest kwestia właśnie tych ostrych garbów z muszelkami, które bardzo fajnie tną żyłkę, więc szybko byśmy takiego leszcza zgubili. Uniesienie wędki wyżej sprawia, że ograniczamy sobie po prostu taką opcję. Rybka już jest blisko. O, i to brązowa, fajna rybka. Może kamerzysta ją zauważy, bo ja już ją widzę. O, o, nie mamy podbieraka. Może jakimś cudem się pojawi. Jest i podbierak. Znalazł się podbierak. I jest fajny, gruby, brązowy leszcz. O, i mamy lecholka. O, o kurcz. Jeden z fajniejszych dzisiejszego dnia. Piękny, brązowy leszcz z wrocławskiej Odry. Przerywamy, robimy fajną fotę. Ciągle jesteśmy na stanowisku. Leszcze nam trochę tutaj poprzeszkadzały. Wczoraj mieliśmy kilka brań pod rząd, więc musieliśmy przerwać nagranie. Powiem o wędce do nęcenia. Ja jestem zwolennikiem federów, którymi nęcę. Tutaj, o, coś nam się zblokowało, ale dobra. Już jesteśmy w domu. Używam wędki Tactix o długości 3,90. To jest wędka do 130 gram wyrzutu. I tak naprawdę to jest kij, którym udaje mi się celnie, dokładnie nęcić na dystansach do około 60 metrów. To nie będę czarował, ta wędka nie da nam komfortu nęcenia na dłuższych odległościach, bo jednak sama szklanka nabita mieszanką waży swoje, więc wszędzie, gdzie potrzebujemy podać podajnik z zanętą na te 60 metrów, to to rozwiązanie się sprawdzi. Jest podpięty do niego kołowrotek Megabait seria Stealth. I nie ma tej plecionki, jest żyłka. Ja generalnie jestem zwolennikiem żyłek w metodach federowych. Jakoś jeszcze nie przekonałem się do plecionki, może to jeszcze przede mną. Używam żyłek i przy nęceniu, i przy łowieniu. Natomiast sam feder daje mi tą gwarancję w odróżnieniu do innego typu wędek do nęcenia, że wybacza sporo błędów. Ciągle też się uczę wędkowania, więc nie wszystkie rzuty są idealne. Więc jak ja coś przeskrobię, to feder trochę niweluje te błędy, które powstają w trakcie rzutu. Jak widzicie, wędka ma mocno roboczy wygląd. No, ciężko pracuje, tak? Tutaj cały czas operuje w glinach, w zanętach, w dodatkach, schodzikach i różnego rodzaju historiach, które dodajemy do naszych mieszanek, do naszych, moich mieszanek. Więc mamy tutaj fajną skorupkę. Ja oczywiście co jakiś czas poddaję taką wędkę kąpieli. Ta jednak od ostatnich zawodów nie była kąpana, więc jest brudna, ale też daje wam oryginalne podejście do tematu, czyli rzeczywiście jest używana w ciężkiej pracy przy łowieniu dużych, grubych, zimowych leszczy. Pokażę wam kilka swoich wędkarskich, sprawdzonych patentów do przechowywania drobnych federowych akcesoriów. Mamy tutaj pudełeczko, które jest pudełeczkiem niby stricte spinningowym, natomiast doskonale odnalazło się w przechowywaniu wszelkiego rodzaju drobiazgów federowych. Mamy tutaj szybko złączki, mamy tutaj
płaskie stopery, mamy tutaj agrafki, różnego rodzaju krętliki. To wszystko się trzyma rzeczywiście idealnie. Ja zawsze lubię zrobić taki teścik. Idealnie to się też zamyka, mimo tego, że jest chłodno, bo mamy koło zera. Pomieszamy i zobaczymy, co jest w środku. Dalej wszystko jest w tych samych szufladkach, w których było przed testem. Polecam, sprawdza się, jest kompaktowe, różne rozmiary, schowacie do każdej torby lub do kieszeni w kurtce i możecie śmigać na rybę. Co jeszcze tu mamy? Mamy gazetę, wprawdzie już chyba przeczytałem ją na wszystkie możliwe sposoby, a tak serio to był tutaj Jokers, tak? Widzicie, ryby dobrze jadły. Cała porcja gazety poszła na dzisiejsze wędkowanie, a wcale tak długo nie wędkowaliśmy, więc ryby miały ochotę do żerowania, więc nie oszczędzaliśmy im mięsnych dodatków. Mamy też matrioszkę z wodą. Tutaj jest ukryta ochotka. Ja ochotkę zwykle trzymam w wodzie. Robię to po to, bo te larwy są wtedy twardsze, lepiej się trzymają haka, lepiej się prezentują później w łowisku. Niewielka ilość larwy przed założeniem zwykle trafia na moje kolano, stąd łatwiej jest ją pobierać do zakładania na haczyk. Mamy jeszcze jedną matrioszkę, tak naprawdę pinka w takim dość oryginalnym kolorze. Producent nazywa ten kolor czerwonym. Dla mnie to jest taki czerwono-fioletowy kolor. Dzisiaj kilka razy testowałem, o wiele dłużej trzeba było czekać na branie, ale jakiegoś leszcza, tego, który nam zabierał wędkę, udało się na pinkę również złowić. Jest oczywiście termos, jest chłodno, więc warto się rozgrzać. Na podorędziu jest barwnik, jak nie do końca pasuje mi ten odcień zanęty, o, już nie mam miski, bo jednak leszcze wyjadły nam wszystko, więc zostało nam tylko obręcz od naszej michy. To podbijam to oczywiście barwnikiem, natomiast sam barwnik trafia zawsze do suchej mieszanki. To jest mój sposób na wędkowanie, natomiast zużyjecie go wtedy o wiele więcej. Co nam jeszcze tutaj zostało? A, jeszcze jedna fajna, przydatna rzecz. Wszystkie przypony do federa przechowuję w tego typu krążkach. Mam takich opakowań kilka. Tutaj akurat są te mniejsze haczyki, tak? Czyli rozmiary od 24 do 18 na różnych żyłkach. Dzisiaj wcale tak chudo nie łowiliśmy, bo mimo tego, że był haczyk 22, to łowiliśmy na żyłkę 0,10. Więc te ryby mniej chętnie z nami współpracują. Często ten haczyk musi być mniejszy, ale co istotne, także żyłka przyponowa zjeżdża nawet do 0,06 mm. Dzisiaj łowiliśmy trochę inaczej, więc te hole mogły być też bardziej zdecydowane. Mieliśmy spore obawy do tego, czy dzisiejsze wędkowanie będzie tak owocne. Przechodzi przez Polskę Nisz, mamy silny wiatr. Tak naprawdę niespełna 100 km od Wrocławia jest dość spora śnieżyca. My natomiast na razie walczymy tylko z wiatrem, nie ma deszczu. Nie ma śniegu, momentami pojawiało się słońce. Widać, że to leszczom pasowało. Ja zresztą twierdzę, że zwykle przy takiej pochmurnej pogodzie leszcze mają większą ochotę na współpracę z nami. Natomiast jeszcze raz przepraszam za jakość nagrania, bo wiatr jest taki, że już jestem w rękawiczkach, tak? Na naszym łowisku dzisiaj stosowałem wędkę o długości 3-6 metra i w zasadzie wędka 3 o długości 3-6 czy 3-9 idealnie by się tu sprawdziła, bo nie wyłowiliśmy zbyt daleko. Natomiast tak jak mówię, po drodze było kilka przeszkód, musieliśmy je pokonywać, radziliśmy sobie w taki sposób, że mocno wędzisko unosiliśmy do góry, więc kij o tej długości był rozwiązaniem optymalnym. Mamy pod to podpięty kołowrotek w rozmiarze 5000, tak między 4 a 5000 na moje oko. Według mnie przy tak głębokich łowiskach i przy łowieniu tak dużych ryb taki rozmiar jest optymalny. Tam mamy odpowiednio mocne podzespoły, których nie będziemy za nadto przeciążać, dadzą nam komfort łowienia, a sam kołowrotek wyróżnia się tym, że idealnie układa nam linkę,
Kołowrotek ma bardzo fajny duraluminiowy klips, pod który łatwo wepniemy linkę, a w sytuacji kryzysowej również ją wypniemy, gdy po drugiej stronie spotkamy przeciwnika, który będzie miał ochotę do bardziej żywiołowej walki. Kołowrotek pracuje bardzo sprawnie, ma fajnie zestrojony hamulec i dla mnie to jedno z najlepszych rozwiązań do Federa, jeżeli myślimy o fajnych leszczach, czy jeszcze grubszych rybkach. Pod ręką, oczywiście na stanowisku wędkarskim, mam zawsze sztycę. Sztyca jest dość długa, bo to jest sztyca ponad 4-metrowa. Taka sztyca idealnie przydaje się do podbierania trudnych przeciwników, tak? Ułatwia nam podbieranie ich i nie gubienie ich przy jakichś podwodnych przeszkodach, które często są w przybrzeżnej strefie Odry. Natomiast dzisiaj popełniliśmy drobny błąd, bo nie doceniliśmy przeciwników. Dobrałem tak rozmiar kosza, że pierwsze dwa leszcze to tak naprawdę nie za bardzo miały ochotę do podbieraka skakiwać. Dobrze, że mieliśmy dobrą żyłkę. Ja tutaj też dzisiaj się jakoś super nie odchudzałem, jeżeli chodzi o średnicę linki. Stosowałem żyłkę w rozmiarze 0,20, z racji takiej, że jestem członkiem teamu Mega Baits, używam żyłek z ich produkcji i żyłka 0,20 była dzisiaj idealnym rozwiązaniem i dawała też pewność tego, gdy nawet zawiódł nas podbierak, to ten leszcz chwilę poczekał, przepięliśmy kosz i mogliśmy go bezpiecznie podebrać, a później zwrócić mu wolność. Jesteśmy dzisiaj na wrocławskim odcinku Odry. To jest woda PZW, ale jak widać dobrze pilnowana i dobrze zarządzana sprawia, że tych ryb mamy tutaj sporo. Dzisiaj nawet podczas naszej zasiadki mieliśmy dwie kontrole straży rybackiej. To cieszy. Wędkarze też, o dziwo, albo posprzątali brzeg, albo tych śmieci mamy naprawdę mało. My ryb nie zabieramy i zachęcamy do tego wszystkich innych. Natomiast jeżeli rzeczywiście będziemy współpracowali i będziemy dbali o nasze wody, to będziemy mogli się cieszyć takimi efektami wędkowania, jakie dzisiaj my mieliśmy, więc zachęcam do tego, bo nawet na dzikiej Odrze można połowić fajnych, dzikich, grubych, zimowych leszczy.